Arkusz, Uniwersytet Gdański. Mam pytanie tutaj do pana Storunia. Jedna będzie wątpliwość, a druga też będzie związana z pytaniem. Wątpliwość jest taka, nie widzę za bardzo, czy te rozważania jakoś podważają to, co twierdził Frank. Myślę, że też jedno drugim nie wyklucza. Po prostu Frank twierdzi, że zawsze musi się tutaj człowiekowi uratować siebie w takiej sytuacji, no, bycia w niebezpieczeństwie, że się powie. Natomiast do dyskusji bardziej pytanie byłoby, czy kategoria jedności, ponieważ na kategorii jedności tutaj wydaje się być kluczowa, przekonanie. Znaczy jedności narracji mojej, czy mojej własnej, czy w ogóle, czy chodzi tylko o jedność w sensie wewnętrznym, czy rzeczywiście warto rezygnować z mówienia o zgodności z prawdziwym dobrem, o zgodności z powinnością, bo gdyby chodziło tylko o wewnętrzną jedność, no to Frank sam krytykował coś takiego. Nie pamiętam teraz gdzie i kiedy, ale była mowa o kobiecie, która liczyła się wspomnianą w życiu. Teraz chodzi o to, żeby wymyśliła sobie taką narrację, że nawet jeśli rzuci swojego męża i swoje dzieci, to będzie jedność narracji zachowana i będzie można powiedzieć, że jest jakimś tam wartościowym podmiotem, ponieważ jej narracja jest nieistęgnięta. Co wydaje mi się, że z zewnętrznego punktu widzenia, jak to obserwujemy, może by nie była egoistka. Chociaż jej narracja wewnętrzna jest okej, a nie była egoistką. Nie dlatego, że nasza narracja obejmująca ją wprowadza do jakąś sprzeczność. Tylko jesteśmy przekonani, że to jest czymś, jest to relacja, która wyklacza po prostu narrację. Czy ten obiektywizm, rezygnacja z obiektywizmu, ja wiem, że w imię ratowania się przed opresją, tam te inne historie, to można by tutaj przywrócić, ale wydaje mi się, że koszt, że jest jakiś koszt, że szkoda rezygnować z tego. Jest ten ekstremistyczny perspektyw. Na temat aktu moralnego, faktycznie
rozróżniam, kiedy ten trafi jest poza moralne, kiedy ten ma efekty moralne. Tak jak się tutaj się ta profesor zaproponowała, że trafi jest ma charakter moralny wtedy, gdy mamy do czynienia z przypadkami od nas niezależnymi, też gdy mamy wpływ na okoliczności, w których ten traf zachodzi, nie wiem, czy to zreferowałem. Ja bym to rozszerzył. Ja bym pomógł, żeby się to odniosło do mojej produkcji, ja sobie wystawiam definicję trafu moralnej. Czy nie jest tak, że, jeśli nie to dlaczego, traf ma tym bardziej moralnie istotny charakter, im większe jest prawdopodobieństwo zajścia pewnego moralnie istotnego czynnika, można by motywacji, którego zajściem mamy możliwość kontrolować, tak, poprzez zmianę okoliczności. Co to znaczy? Bo wydaje mi się, że traf moralny jest stopniowane, bo moralność trafu jest stopniowana. Na przykład, jeśli wybiorę się teraz moim dzieckiem w góry, trafi do pioru, nie miałem żadnych możliwości przewidywania i kontrolowania tego, co się stało, to jest przypadkowa sprawa. Jeżeli słyszałem prognozę meteorologiczną, że jest prawdopodobieństwo, że w górach będzie burza, jak go zabrałem wtedy w te góry, moje dziecko, trafił piorun od mojego syna, to już jakoś jestem odpowiedzialny za te skutki. A gdy ja widzę, że tam po prostu błyska i biorę go w te góry, prawda, to, że piorun trafił mojego syna, ja poruszę jeszcze większą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Po pierwsze, czy stopniowane trafu, a po drugie, czy nie jest tak, że traf moralny dotyczy tylko skutków, bo tu mówiłem o moralnych skutkach czynnikach. Ale może traf moralny może dotyczyć także motywacji, które mogą mi się zdarzyć. Ja też mogę kontrolować, czy wszystko na okoliczności. Gdy wejdę, powiedzmy, do jako mąż, do przybytku rozkoszy, to może mogą się zdarzyć pewne motywacje, tak? Które mógłbym kontrolować przez zmianę okoliczności. Jako mąż, to zabierzmy. Dlatego może... Dziękuję bardzo, pan profesor. Ja chciałbym też ten wątek podjąć do innej ilustracji, bo to jest pojęciem traf. Otóż tak bardzo głęboko tyle tej koncepcji trafu zauważyłem, że dominuje taka, powiedziałbym, tendencja epistemologiczna, gdzie trafem, powiem, przypadkiem jest to, o czym prawie nic nie wiemy, dlatego to jest przypadek, bo zdarzyło się, ale nie wiedzieliśmy, skąd się nagle coś wzięło. I teraz problem tych okoliczności to jest w gruncie rzeczy problem przesuwających się obszarów wiedzy i niewiedzy. Są ludzie, którzy mają w swoim życiu mało przypadków, ponieważ są przygotowani do, jak to powiedzieć, intelektualnie do boju obejmowania samej rzeczywistości i niezmiernie rzadko pojawia się coś, co wynika się ich poznania. Moje pytanie jest takie, czy w takim razie nie jest tak, że odpowiedzialność moralna spoczywa na podmiocie z tego powodu, że przesuwa, że nie wykorzystuje granic możliwych, przesuwania granic poznania tego, co nie usuwają nieprzypadkowe, a tego, co mogłoby być przez człowieka poznane, a z jakichś powodów zostało zaniechane, zlekceważone, nie dostrzegł różnych determinacji, nie rozumie świata. I odpowiedzialność moralna jest, można powiedzieć, za stan owego obszaru, który siostra profesor nazwała właśnie tym terenem okoliczności, na które mamy wpływ. Podobna sytuacja jest w przypadku drugiego referatu, którego chciałbym od razu też zadać pytanie. Mianowicie tam mnie zainteresował ten moment takich finalnych wniosków, że nie ma. Są takie sfery naszej rzeczywistości, że skutki naszych czynów w ogóle się nie pojawiają natychmiast. W związku z tym nie możemy właściwie oceniać naszego postępowania, ponieważ one zostają tak daleko przesunięte w czasie, że musimy w gruncie rzeczy czekać dobrych kilka sezonów. Ja już tutaj nie mówię o czekaniu na efekt tego, co cały wywołany naszymi działaniami, żeby zobaczyć, czy trafnie etycznie, czy nie trafnie postąpiliśmy. Problem czasu to jest problem także tego, że się przesuwa, że się zwiększa ten dystans między
działaniem, a skutkiem tego działania, które gdzieś tam dalej. Jeszcze do Rorke, no to oczywiście, że ten problem jest mnie się nie bardzo podoba ta tendencja w etyce, w której etycy zakładają, że świat jest nie tylko letni, dobry, bo tam dylematy moralne są prawie żadne i może sobie pozwolić na różne salonowe poradnictwo stosowane w podręcznikach. Dobrze, że w złym świecie złych ludzi nie został postawiony ten, kto musi ostatecznie rozstrzygnąć to, co rozstrzygnęła powieściowa Zofia. Powieściowa, nie, rzeczywiste Zofie musiały rozstrzygnąć czasem takie dylematy. Natomiast problem teorii polega nie tylko na tym, ja mam pytanie takie właściwie do Rorkiego. Czy on potrafił sugestywnie zanalizować sens tej sytuacji, w której zostaje postawiony człowiek, poddany sile okrucieństwa, czy też potrafi powiedzieć, co ostatecznie powinienem zrobić nawet w takiej sytuacji. Dlatego, że łatwo jest, no nie łatwo, też trudno pokazać sytuację pełną konfliktów, niejasnych rozwiązań, ale trudno jest ostatecznie coś wykonać, ten czyn musi być jakiś wykonany. Rorty się powstrzymuje, zostaje krok przed podjęciem czynu w imieniu tej Zofii. Pan prezydent Andrzej Żagaj. Pierwsze pytanie do pana profesora Jasztola. Czy ja dobrze kombinuję, że pośpiech jest jakoś z definicji moralnej podejrzany, ponieważ prowadzi do nieuwagi, a nieuwaga prowadzi do czynów niemoralnych? To jest takie pytanie, czy my rzeczywiście nie moglibyśmy zatem jakby tak a priori pośpiechu uznać za rzecz w pewnym sensie potencjalnie niemoralną. I pytanie do Marcina. Pytanie, z którym ja się zmagam od lat, prawie 30, tylu lat, o mnie uczę na uniwersytecie, czy w kształceniu na poziomie wyższym, w takim kształceniu krytycznym z definicji z istoty nie ma pewnej dawki okrucieństwa. Z widzenia. Wydaje mi się, że to jest bardzo fundamentalny problem, jeśli
tak? Bo też te intencje można, jak widać, podchować, biorąc pod uwagę nasze dyspozycje w jakimś sensie i to, że ja mam pewną skłonność do myślenia, do posiadania pewnych pragnień, do posiadania pewnych celów i zamiarów. Tutaj mówię o prawie konstytutywnym akurat w tym wypadku. Dziękuję bardzo, że przyjechać głos. No. Zaczyna być palący problem. Był palący problem. Teraz
narastający. I on miał swoje odbicie w refleksji etycznej. Jeśli popatrzymy na przykład do książek operujących w okresie klasycznego utilitaryzmu, to te przykłady nie sięgają dalej niż kilka godzin. Prawda? Ten słynny przykład z pociągiem, czy kilka dni. Później ta refleksja wykraczała wręcz poza życie jednostki, obejmowała refleksję pokoleniową. Wydaje się, że dzisiaj mamy odwrót tego rodzaju refleksji. To znaczy widać, że ta droga nie jesteśmy w stanie dalej mówić. Nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich możliwych skutków. Odwołam się do przykładu pozamoralnego, ale dobrze ilustrującego to, o co chodzi. Jak kilkadziesiąt lat temu ktoś szedł na studia i wybierał studia, no to wybierał je, ponieważ wiedział, co go czeka. U Rortiego to się pojawia, przepraszam, nie u Rortiego, tylko u Rousa się pojawia plan życiowy. Znaczy ja jako racjonalna osoba podejmuję pewne działania w obrębie całego mojego życia. A dzisiaj, co się mówi młodym ludziom? Wybierzcie cokolwiek, ponieważ nie jesteście w stanie planować dalej niż 10 lat. Nie wiecie, jak za 10 lat będzie wyglądał świat. Nie wiadomo, czy to, co dzisiaj żeście skończyli i te kompetencje, które dzisiaj nabędziecie za 10 lat, w ogóle do czegokolwiek będzie przydało. Wybierajcie według swoich preferencji, tego, co lubicie i tego, co uważacie, że was kształtuje. Czyli nacisk na podmiot, a nie analizę działań. Jeśli chodzi o pytanie pana profesora Szachaja, ja nie wiem, czy posługiwał się pojęciem, że pośpiech jest niemoralny, zwłaszcza na nieuwagę, dlatego nieuwaga już jest jakąś cechą taką charakterologiczną, no? To jest dość mocne. Raczej chodzi o to, że pośpiech rodzi niebezpieczeństwo licznych błędów, związanych choćby z tym, że nie jesteśmy w stanie uwzględnić poznawczo wszystkich elementów niezbędnych do podjęcia działania. W wymiarze jednostkowym to sprawa jest dość oczywista, a w wymiarze społecznym no to powiedzmy, że się odwołam do demokracji sondażowej. No, to jest taki przykład podejmowania bardzo istotnych decyzji politycznych pod wpływem bardzo doraźnych czynników, bez możliwości, bez uwzględnienia długotrwałego, jakiegoś takiego dłuższego planu tego działania. No i zjawisko tych, to już zmiało swoją nazwę, fast thinkers, czyli takich natychmiastowych komentarzy, które w oparciu o które podejmuje się decyzje, a które po kilku dniach mogą się okazać zupełnie nie trafią. W związku z czym niewątpliwie pośpiech rodzi istotne problemy moralne, tak powiedziałem. Nie powiedziałbym, że on jest z istoty niemoralny, bo to by oznaczało, że siłą przeciwieństwa, że opieszałość jest moralna. Tak też nie jest. Gdzieś jest jakiś optimum. Trzecia uwaga dotycząca pytania pani. To oczywiście, tak jak powiedziałem, zależy od koncepcji etyki. Koncepcja etyki zawsze zakłada jakąś koncepcję podmiotu. Jeśli jesteśmy w stanie uzasadnić, że istnieje coś takiego jak istota człowieka, na przykład odwołująca się do jego natury biologicznej, albo odwołująca się jeszcze do jakiejś natury, do jakiejś struktury ontologicznej, no to oczywiście te czynniki, o których tutaj mówiłem, mają relatywnie mniejsze znaczenia, być może nawet w ogóle. Jeśli natomiast pytanie tylko, czy tego rodzaju koncepcje dzisiaj są w stanie odpowiadać na istotne dylematy praktyczne. Natomiast jeśli uwzględniamy całą tą złożoność działania, no to niewątpliwie te czynniki związane z czasem, płcią, możliwością percepcji wiedzy itd. stają się na tyle istotne, że być może nie zmieniają naszego sposobu myślenia o samych podstawach etyki, ale na pewno wymagają jakiegoś uwzględnienia, refleksji, przynajmniej normatywy. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za pytania. Warto jeszcze przyznałem. Otóż tak, cieszę się, że pan profesor się zgadza, że należy podejmować te trudniejsze tematy również w etyce. Ja chciałem tutaj dopowiedzieć, że moim zainteresowaniem tymi tematami, bo przyznam, że nie tylko ty, jeśli chodzi o takie skrajne doświadczenia moralne, negatywne, zajmuję się filozofią zła doznawanego po prostu, to wynika z nawet założeń metodologicznych bardziej. Otóż podpisuje się pod twierdzeniem Gustawa Tischnera, które on wygłosił w jednym z wywiadów, bodajże z Starym Rodzińskim, iż złu należy się przypatrywać w jego najbardziej jaskrawej postaci. Wtedy, kiedy faktycznie dominuje nad ofiarą, wtedy liczyć na to, że taka ekspresyjna analiza doświadczenia nam bardziej wyraziście pewne fenomeny moralne
takie jak na przykład imperatyw pomocy albo wezwanie do odpowiedzialności. Jestem głęboko przekonany, że jest to prawda i w związku z tym staram się, próbuję, na ile mogę analizować takie przypadki, więc w tym też postrzegałbym taki sens wydobywania tego typu problemów. Nie wiem, czy mam coś się zgodzić z tą sugestią. Natomiast czy rodzic potrafi sugestywnie zanalizować sens tego doświadczenia i powiedzieć, co powinienem robić? Otóż potrafi sugestywnie zanalizować sens w sensie wykładnik tej teorii. Natomiast nie ma to charakteru terapeutycznego na pewno, w żadnym możliwym sensie. Na ile znam koncepcję Rottiego czy pracę Rottiego, to nie odpowiada na pytanie, jak należy się zachować w takiej sytuacji, po prostu opisuje. Natomiast takie ujęcie prewencyjne, też bardzo znane u Rottiego, się pojawia. Państwo znają tę propozycję uwrażliwiania na cierpienie, które ma zapobiegać możliwości poddawania kogoś okrucieństwu z własnej woli. Ale to jest charakterystyczne dla Rottiego, akurat moim zdaniem niezbyt trafione twierdzenie, że mogą to robić na przykład dziennikarze, którzy wydobywają nieznane nam opowieści o ludzkim cierpieniu, albo opowieści o pisarze, którzy takie zgrabne, przyjmujące narracje, jak Styron, nam przedstawiają na temat tego cierpienia. Słynne twierdzenie Rottiego, tak? Kata wuja Toma, czyli ta słynna powieść amerykańska, no, pokazująca uciężenie czarnoskórych niewolników, zrobiła więcej dla postępu etyki niż uzasadnienie rzymskiej moralności Kanta. Uważam, że Rossi jest w błędzie całkowicie, bądź prawie całkowicie wykluczając teoretyków spośród grona osób, które starają się uwrażliwić nas na cierpienie, najlepszym przykładem jest właśnie Elaine Skelly, z której zresztą on korzysta, natomiast ona się pałęta po przypisach, po takich zmiankach przygodności, ironii i solidarności. To jest zdumiewające, że Rottie w przypisie napisał, że ta książka jest genialna, wybitna. Przyznają Państwo, że to jest dosyć osobliwe. Coś nie pasuje w książce The Body in Pain, która jednocześnie Rottiemu, która jednocześnie jest tak dla niego istotna. Nigdy nie miałem okazji, niestety, być może Pan Profesor miał porozmawiać z Rottiem na ten temat, bo jeszcze jakby nie widziałem tego problemu, kiedy Richard Rorty żył, kiedy mieliśmy okazję się w Toruniu z nim spotkać. Także tego bardzo żałuję. Tę rolę prewencyjną oddaje powieściopisarzom, dziennikarzom, czasami etnologom Rorty, nie teoretykom. I na ten temat można dyskutować, jak sądzę. Jest to kwestia prewencji. Tak, pytanie profesora Szachaja staje się tym bardziej dramatyczne, że ja byłem kształcony przez profesora Szachaja właśnie. Czyli doświadczyłeś okrucieństwa na sobie. Tak. Traktuję je w związku z tym jako odrobinę prowokacyjne i uśmiecham się pod nosem w związku z tym. No tak, bo ja sobie tutaj wynotowałem od razu moją pierwszą refleksję. No, to jest taki rodzaj eksperymentu myślowego, żeby teraz wywikłać z tego, tak? Czy to nie jest okrucieństwo. I faktycznie pan profesor mnie zmuszał do myślenia przeciw przekonaniom, tak sobie zapisałem, które zasymilowałem w trakcie procesu uspołecznienia. W pewnym sensie tak było. Natomiast to, co się dzieje na uniwersytecie, kiedy usłyszymy cytację. Tak, kiedy uczymy tych biednych studentów myślenia, czasami sprzecznego z ich głębokimi przekonaniami, no to jest jedynie wyłamywanie dysonansu poznawczego. Jakby nic więcej się nie dzieje, bo w ogóle nie jest to problem dla filozofa zła, dlatego że mamy do czynienia tylko z tym, co niepożądane i stopień kontroli nad tym, co niepożądane jest bardzo wysoki u studentów. Oni natychmiast dokonują reinterpretacji, mają mechanizmy obronne, tak, które pozwalają im uporać się z tym, co z nimi robi. Poza tym proces nie jest gwałtowny, nie można mówić o złamaniu, nie można używać tego typu metafor, zmiany nie są nieodwracalne. Ja przyznam szczerze, panie profesorze, mam nadzieję, że się nie narażę. Sobie tak po 5 latach studiów, nawet po prostu jak doktorancję pomyślałem, ile się z moich prywatnych poglądów zmieniło podczas tych studiów. A ja jestem ogromnym zaangażowany w studiowanie filozofię. I stwierdziłem, że prawie nic praktycznie. Prawie nic, że ja pozostałem tak, jak byłem. Tak, zdawałem tam, starałem się dobrze zdawać egzaminy, ale te prywatne moje poglądy jednak zostały, wydaje mi się, nienaruszone, więc nie jest to sprawa alarmująca i nie mówiłbym o okrucieństwie, nie o dysonansie poglądów. Dziękuję bardzo referentom za te zbiory.